I nie mogę w to uwierzyć, bo jesteśmy przy najlepiej zachowanym. Nawet mamy kostkę przed chałupą Monika, no zobacz. Nie ma zakazu parkowania, więc... Rzekło mi to, że nikt na nas po prostu nie był zły. No ale cóż, nie zawsze możemy być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Trochę przykro patrzeć, jest to zaniedbane. No ja troszeczkę jestem zawiedziony. Nie wygląda to jakoś za ciekawie. Matko, Monia, gdzie my w ogóle trafiliśmy? Wow, gdzie my jesteśmy? Witajcie w nowym vlogu. Hejka. Uciekliśmy z wybrzeża, tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, była wichura, w nocy prawie nas zalało znowu, więc postanowiliśmy pojechać trochę głębiej w ląd. Dokładnie. I no, na szczęście tutaj tak nie wieje. A wybraliśmy się w okolice Aspendos, grecko-rzymskiego, starego, antycznego miasta. Ale po drodze zgłodniliśmy i właśnie zatrzymaliśmy się na tej miejscówce. I nie mogę w to uwierzyć, bo jesteśmy przy najlepiej zachowanym akwedukcie w całej Turcji, a tam znajduje się jedna z wież, która na zasadzie syfonu doprowadzała wodę do miasta Aspendos. Jak już się zorientowaliśmy, jesteśmy w okolicy wioski Saryabali, która mieści się nad rzeką Kopruçay, no i też cały ten akwedukt, antyczne miasto ciągnie się wzdłuż tej rzeki. Poczekamy chwilę na ładniejszą pogodę, ale póki co, no miejscówka idealna. No nawet mamy kostkę przed chałupą Monika, no zobacz. Kostka przed domem. Gaj oliwny, nawet plac zabaw jest, słuchajcie. Całkowicie przez przypadek znaleźliśmy to miejsce. No i w sumie okazało się, że chyba jest to szkoła. Ale zaglądaliśmy do środka i wygląda na zamkniętą. Przetłumaczyłem tutaj tą informację z numerem telefonu. No, można się skontaktować z jakimś menadżerem. Tak mi translator przetłumaczył. Nie dzwoniłem, brama otwarta, nie ma zakazu parkowania, więc chyba tu zostaniemy. Tak jak wspominałem, brama otwarta. Wygląda na to, że dawno nie była używana, ponieważ nie ma tu żadnych śladów, żeby, no wiecie, coś, jakaś kłódka tu wchodziła, czy coś w tym stylu. Przetłumaczyłem również informacje na tablicy. Okazało się, że jest to instrukcja do placu zabaw. Wydaje mi się, że w miejscu, gdzie widnieje, że tak powiem, jakiś pomnik Ataturka, po piersi Ataturka, będziemy bezpieczni. Ale jest tutaj jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna w van life'ie na miejscówkach. Zgadnijcie co? Jest to oczywiście woda. Działa? Woda to życie. No, super po prostu. Nawet mamy gdzieś śniadanko zjeść, jak wyjdzie słońce. Kiedyś w końcu musi wyjść. Tam znajdują się również toalety, no ale niestety są pozamykane. No cóż, no nie można mieć wszystkiego no, na miejscu. Jakby tam były jeszcze toalety, to w ogóle hotel pięciogwiazdkowy. Lepszy niż te tam na wybrzeżu, co mieliśmy. Kremlowski, wenecki i tam w ogóle. Słuchajcie, tam to w ogóle takie rzeczy się działy, że masakra. Rekonesans zrobiony, podwórko nam się bardzo podoba. No, tak jak mówiłam, zgłodniliśmy, więc idę grzać obiad. Mnie zabije, grzeje obiad, a ja wchodzę właśnie na akwedukt. Tak, właśnie stoję na akwedukcie, słuchajcie. Mam nadzieję, że pogoda szybko się zmieni i razem będziemy mogli podziwiać to piękne, starożytne miasto. A znajduje się tam obiekt na skalę światową. Moniczka, przepraszam, ja już wróciłem. Mam nadzieję, że obiadek jeszcze jest dla mnie. Akurat się zagrzało. Ja w tym czasie umyłam podłogę na mokro, bo mieliśmy po prostu tyle piasku wszędzie, a tam nie dało się posprzątać, bo ten piasek cały czas po prostu nawiewało, więc nakładam i jemy. Śmienity. Zawsze nam rosół smakuje lepiej na drugi dzień. Mówiliście, że w komentarzach, że powinniśmy mieć jakiś większy garnek, ale słuchajcie, nasza patelnia jest po prostu... Na dwa dni starcza dla nas dwojga. No, nawet rosół na dwa dni można ugotować, także więcej, na dłużej to i tak by nie był smaczny. Ale Monia, muszę ci przyznać, że robisz zarąbisty rosół w Turcji. No, mi od razu jest panu lepiej. Brzuszek już nie boli. A tylko w Turcji? W ogóle. Miejsce nas bardzo zaciekawiło, także czekamy teraz na słońce i zobaczymy, co tutaj ciekawego się kryje.
Monia, wstajemy chyba. Kłuty pieją. Mamy słońce czy nie? Słońce to jest jednak życie. Wstawaj, Monia. Dzisiaj na śniadanko mamy własnej roboty pastę z ciecierzycy, z brokułów, z podsmażaną cebulką. Udało nam się kupić chleb w piekarni, taki, no, wygląda, no, taki bardziej na zakwasie jakby. Jak już zdążyliście zauważyć, stoimy pod akweduktem, a nie przy szkole. A dlaczego, to zaraz Wam wszystko opowiemy. Śniadanko, petarda. Monika, pasta wyszła nam rewelacyjnie. Miejscówka fajna, bo było bardzo cicho w nocy, tylko jakieś odgłosy dzikich zwierząt. No a dlaczego musieliśmy się przenieść? Otóż szkoła okazała się szkołą czynną. Rano przyjechały dzieci. Obudziły nas swoim słodkim wrzaskiem i śmiechami. Oczywiście dali nam się wyspać i w ogóle oporządzić i dopiero po kilku tam nastu minutach przyszedł do nas ojciec jednego z dzieciaków, który rozmawiał po angielsku i powiedział, że no, nie możemy tu za bardzo stać, bo tu jest szkoła i wiecie, no tego nie możecie. Nawet pytał się nauczyciela, ale nauczyciel raczej wolał nie brać tej odpowiedzialności. Więc no, przejechaliśmy jakieś 20 metrów dalej, albo 30. I stoimy pod akweduktem. Dla mnie niezmiernie olbrzymia przygoda, ponieważ po raz kolejny spotykam się z historią Rzymu i znowu jestem tej historii aż tak bardzo blisko. Ale tej historii to nie koniec na dzisiaj. Jedziemy jeszcze w jedno super miejsce, także zostańcie z nami. Co, żegnamy się z akweduktem, ale jeszcze pewnie nie raz będziemy koło niego przejeżdżać, ponieważ ciągnie się na odcinku 17 km. Dostarczał wodę do Aspendos z pobliskich gór, które pewnie widzieliście na shotach z drona. Śnieg tam teraz leży. Wrócę na chwilę jeszcze do tej naszej przygody na miejscówce pod szkołą. Urzekło mnie to, że nikt nie był na nas zły. Wręcz przeciwnie, ojciec jednego z tych dzieciaków powiedział, żebyśmy stanęli pod akweduktem, że tam będziemy mieli święty spokój, a jeżeli ktoś nas będzie chciał stamtąd przepędzić, to żebyśmy powiedzieli, że jesteśmy przyjaciółmi. Duruma pokazał nam, gdzie mieszka i spędziliśmy tam cudowne 2 dni bez żadnych problemów. Przyjechaliśmy do Aspendos, kolejnego antycznego miasta. Bilet nie tani, 340 lir za sztukę, ale chyba warto. Paweł nie chciał odpuścić. Nie chciałem odpuścić, bo jest to najlepiej zachowany na świecie amfiteatr rzymski. Aż nam się kręci w głowie. Wow. To jest po prostu przeogromna ta budowla i przepiękna. Według legendy budowa tego teatru była wynikiem zawodów, jakie zorganizował władca Aspendos. Celem zawodów było stworzenie budowli, która najbardziej przysłuży się miastu, a nagrodą miał być ślub z córką władcy. Do finału przeszło 2 zawodników. Jeden stworzył akwedukt, przy którym właśnie staliśmy, a drugi amfiteatr. I kiedy władca był już prawie przekonany, że lepszą budowlą jest akwedukt, przyszedł jeszcze raz zobaczyć teatr i kiedy stał tu właśnie na górze, tu gdzie teraz siedzimy, już wyżej się nie da wejść, usłyszał głos: twoja córka musi być moja. Zaczął się rozglądać, skąd ten głos dociera.
no i zobaczył, że jest to autor tej budowli, który stoi na dole na scenie i który wyszeptał te słowa wręcz. Władca był tak oszołomiony akustyką i dźwiękiem, jaki płynął w tym teatrze, że szala zwycięstwa przechyliła się właśnie na stwórcę tej budowli. Tak głosi oczywiście legenda, a prawda jest taka, że amfiteatr powstał w II wieku naszej ery za panowania Marka Aureliusza. A akustyka jest tu wyśmienita. Są organizowane koncerty, jakieś różne wydarzenia. No szkoda, że nie mogliśmy na coś takiego tu trafić, bo musi być to niesamowite. No petarda, tu nagłośnienie, nie wiem czy słyszycie, cały czas dzieciaki tam na samym dole biegają, coś mówią, ale tutaj to tak wyraźnie wszystko słychać, jakby gdzieś mi tutaj obok biegały. Niesamowite, na pewno wystawiane tutaj sztuki no muszą robić ogromne wrażenie. Idź na dół, coś wyszeptaj. Powiem ci, czy słychać. Dobra, robimy test. Trzymaj mikrofon. A, żeby było bez mikrofonu. Pan najpierw, to jest to. Podczas skręcenia filmów można nieźle poczuć kardio. Niektóre ujęcia wymagają nie lada wyzwania. Jak na przykład to. Niesamowite jest to, jak ta budowla jest świetnie zachowana. Mnie najbardziej urzeka górna część całego amfiteatru, podparta arkadami, w których znajduje się 50 kilka otworów, w które umieszczano maszty, a na nich rozciągano velarium, czyli taką płócienną płachtę, która osłaniała widzów od upalnego słońca, które mamy dziś. Choć amfiteatr został zbudowany w czasach rzymskich, ma wiele takich charakterystycznych elementów dla teatrów greckich. Jak na przykład usytuowanie widowni na zboczu wzgórza, jak również jej półkolisty kształt. Za to typowym takim elementem teatrów rzymskich jest odcięcie widowni od świata zewnętrznego. I do tego służy skene, czyli cała ta ściana, która mieści się z tyłu sceny. Budynek skenę mogliśmy sobie tylko zawsze wyobrażać, a tu pierwszy raz spotykamy się z tym, że jest on w całej okazałości i klasie. No proszę, jak już wszystko nagraliśmy, to teraz nikogo nie ma. Tak to bywa, Moni. Tak to bywa. Paweł, jesteś takim szczęściarzem. Nie musiałeś budować teatru, a masz tak wspaniałą żonę. To fakt, że mam wspaniałą żonę i wspaniałe życie i mogę z nią odkrywać te wszystkie cudowne miejsca, po których podróżujemy i dzielić się tym wszystkim z wami. W końcu wchodzimy do Aspendos przez chyba główną bramę, tak mi się wydaje. Słuchajcie, chodząc po Aspendos trzeba uważać, bo pod nogami znajdują się mozaiki. Tak po prostu jakieś fragmenty. Widzę, że tu archeologowie nie za bardzo pracują. Te wielkie budynki, które od wieków tu, od tysięcy lat stoją, tak stoją, a to co pod ziemią, to po prostu jak deszcz zmyje, to się wyłoni. Nikt o to nie dba. Cóż można powiedzieć? Ruiny starego rzymskiego Aspendos są w totalnej ruinie. No, trochę przykro patrzeć. Jest to zaniedbane, mało jakichś tabliczek informacyjnych. Praktycznie, no, wydaje mi się, że no, nikt o to nie dba. Wszystko się sypie i niszczeje. No, być może jest to spowodowane tym, że nie ma to żadnego takiego związku z historią Turcji. Nie jest to związane z ich religią, więc po prostu o te zabytki do tej pory nie dbali. Teraz troszeczkę zaczynają otwierać to wszystko dla zwiedzających i jakoś to ogarniać. I wydaje mi się, że widzą, ile ludzi przyjeżdża i próbują coś z tym zrobić. No, myślę, że właśnie chodzi o kasę, bo biorąc pod uwagę ilość tych wszystkich antycznych miast, zabytków w Turcji i ceny tych biletów, ilość odwiedzających te miejsca ludzi, no generuje niemałe dochody, więc pewnie powoli będą to ogarniać. Lata świetności Aspendos przypadają na II-III wiek naszej ery, kiedy to władali nim Rzymianie.
Ale nie to jest najważniejsze. Dla mnie najciekawsze jest to, że Aspendos słynęło z koni. Hodowano tutaj konie, a najlepszym dowodem na to, jak te konie były wspaniałe, jest fakt, że Aleksander Wielki po podboju tych ziemi, tego miasta, zażyczył sobie 4000 sztuk tych wierzchowców rocznie. Także no, wydaje mi się, że to najlepiej potwierdza fakt, że te konie były jakieś, nie wiem, niedoścignione i cudowne w boju. Podsumowując wizytę w Aspendos, moim zdaniem warto tu przyjechać, ale tylko dla amfiteatru. Miasto jest strasznie rozrzucone, no i fajnie było pochodzić, bo my byliśmy już stęsknieni za spacerem po tych dwóch dniach deszczu i siedzeniu w wanie. Także no, dzień uważam za udany. No, ja troszeczkę jestem zawiedziony, no ale to cóż. Nie? Czym jesteś zawiedziony? No, tym miastem. Jakoś może za dużo miałem... Za dużo mówi? Już ruin widziałeś, Paweł. No, może już ostatnie ruiny. Tak. Więcej nigdy nie będziemy jechać. Nie. Koniec. Już mnie nie namówisz. Rzymu w Turcji. Teraz szukamy prawdziwej Turcji w Turcji. To nasze nowe odkrycie, bułeczki, które smakują jak polska chałka. Są posypane trochę sezamem, ale ciasto jest takie właśnie drożdżowe. Do tego mamusine powidełka. Dziękujemy. Już nie wiem, od której mamusi, ale wszystkie są pyszne. No, zimne mleko. No Paweł jeszcze wyjął żółty ser. No to co? No lubię. No ale do dżemu? Chociaż niektórzy jedzą żółty ser z dżemem. Niektórzy, czyli ja. Czyli ty. Nie, ja nie jem z dżemu. Do dżemu ewentualnie tworożek. Ale twaróżku nie mamy. Wjeżdżamy do miejscowości Side. Widzę, że chyba będziemy mieli problem z miejscówką na noc. Nie wiem, co tu się dzieje na tych rondach. Jakieś dziwne znaki stop, ale trzeba jechać. Jak stoją, to ja jadę. No, także no, jest tutaj kolejne antyczne miasto. Podjechaliśmy na parking, ale po prostu nie było nawet gdzie palca włożyć. Wszystko tak pozajmowane, że szok. Nie wiem, na razie znowu coś mi się nie podoba. Dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy na plaży, przy jakiejś restauracji. Wszystko się okaże, czy jest to płatna miejscówka, czy darmowa. Kto to tam idzie? Miejscóweczka jak na razie całkiem spoko. Zjechało się tutaj trochę lokalsów, no ale nie ma się co dziwić. W takiej scenerii będą żegnać dzisiejszy dzień. Jest z nami również Marta z Tomkiem, Chill Seekers. Na spontanie całkowite spotkanie, że tak powiem. Ale idę zobaczyć plażę, bo Tomek mówi, że jest strasznie brudno. Idę to ocenić swoim własnym okiem. Nie wygląda to jakoś za ciekawie, powiem szczerze. Aczkolwiek może jak dalej będę szedł, to będzie troszkę lepiej. No nie, no jest trochę syfu, niestety. No nie wiem, czy tutaj ktokolwiek sprząta tą plażę, ale że ludzie nie szanują tak pięknego miejsca, to mnie trochę dziwi. No jednak ktoś tutaj sprząta. Te piękny zachód słońca. Tym pięknym zachodem słońca żegnamy się z dzisiejszym dniem, który był wspaniały, jak każdy. Zobaczymy, co nowego przyniesie nam Turcja jutro. Dzisiaj Monika na obiadek zażyczyła sobie naleśniki. Już dawno nie robiłem. Naleśniki robię zawsze według przepisu Magdy Gessler z internetu. Ładny dzień, także można wanę otworzyć i te zapachy ze smażenia nie zostają na naszych ubraniach. Ogólnie dzisiaj dzień taki dosyć intensywny i pracowity. Prawie skończyłem montować film. Jest tu z nami Marta i Tomek. Dostaliśmy od nich pyszny dżem morelowy. O, ich babcia go zrobiła. Przepyszny jest. A my również mamy powidła mojej mamy i dżem truskawkowy Moniki mamy. Także no, tak sobie zajadamy naleśniczki. Przepyszny ten dżemik.
Nowa dostawa. Myślę, że będziemy żegnać z Wami, bo nowa dostawa stygnie i czeka nas jedzenie. Dzięki, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Osoby, które chciałyby nas wesprzeć, zapraszamy na nasz profil na Patronite. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Hej!